Jak ostatnio zapowiadałem, dzisiaj sobie ocenimy serwerek Black Talon online. Jest to customowy serwer, aktualnie trwa jego trzecia już edycja. Ja sobie troszkę pograłem. Wbiłem 330 poziom, tak więc myślę, że mogę już co nieco powiedzieć o tym serwerze. Także zaczynając, zaczniemy sobie od feature'ów, systemów jakie są na serwerze. A tutaj nie wygląda to tak źle, ponieważ mamy system rarity przedmiotów, może, mamy różne rzadkości przedmiotów, od normalnych common itemów aż po legendarne. Mamy system plusowania tych przedmiotów, mamy drzewko pasywek. Co, które, co prawda, moim zdaniem jest trochę małe. Ja bym je osobiście powiększył, i rzadko są punkty, także powiększyłbym je i dałbym częściej punkciki do rozdawania. Tam to by było mega fajne. Dodatkowo mamy reliki, czyli to są tak, jakby możemy mieć trzy reliki wyekwipowane, są, i one dają głównie jakieś tam pasywki. Mamy system upgrade'owania speli, czyli jak mamy punkciki do dodania, to wybieramy sobie jedną z trzech opcji na danym spelu. Przeważnie jest to damage, cooldown reduction i increased duration. No zależnie od tego, jak skill działa, nie? Także to jest mega spoko. Dodatkowo co mamy? Milestone, y, czyli takie jakby cele do zrobienia na OTS-ie tam daje dodatkowo jakieś tam bonusowe pasywki, mamy dodatkowo system elit elitarnych potworów, czyli jak zabijemy mobka mamy jakąś tam szansę, że zrespi się jakaś elita. I są różne elity, są Common, RAR, Epic i Legendary. Oczywiście z legendary, e, legendary elitki są najlepsze, bo z nich mogą zrobić najlepsze, czyli Legendary itemy. Dodatkowo mamy system Gildi, w którym Gildie levelują i dzięki temu mają dodatkowe perki. To jest też spoko. Dodatkowo co jeszcze mamy? Mamy dungeony, mamy hunting groundsy, mamy jakąś tam wieżę do czyszczenia. Także no, a tutaj jest akurat spoko. Jeżeli chodzi o systemy zaimplementowane na tym serwerku, to na 3 punkty daje 3. Także maxik, bo moim zdaniem jest spoko. No i przechodząc do kolejnego punktu, no to tutaj już niestety nie ma tak kolorowo. Ponieważ teraz porozmawiamy sobie o botach w gierce, tutaj też są do zdobycia trzy punkty. I jak to wygląda na tym serwerze? Wygląda to tak, że mamy niestety wbudowanego bota. On oczywiście nie ma Cavebota, nawet tam widziałem jakąś wiadomość od moderatora, czy tam jakiegoś ownera na Discordzie. Ktoś się pytał, czy jest Cavebot wbudowany. I ten moderator mu odpisał nie, ponieważ to jest przeciwko zasadom serwera, i tak dalej, Ale serwer jest 100% tak zrobiony, że ten cavebot naprawdę nie jest potrzebny. A w tym bocie mamy takie rzeczy jak e, healing, targeting, e, jakieś analizery, alarmy, show, i tak dalej. No, i tak jak wcześniej wspomniałem, ten cavebot naprawdę nie jest tutaj potrzebny. Bo serwer jest zrobiony. 100% pod boty, to jest akurat mega minus tego serwera. Wystarczy, że pójdziemy sobie na respa, staniemy w miejscu. Na jakiejś miejscu wie, odpalimy sobie targeting bota, oczywiście bez follow, żeby stał w miejscu. I resp jest tak podkręcony, że można stać sobie w miejscu i nie ma żadnego problemu. Naprawdę ten cave bot nie jest potrzebny i to jest problem tego serwera. Przyjemnie się na nim gra, aż do godzin wieczornych. Bo wieczorem... Na popularniejszych miejscówkach to co 5 metrów stoi jakiś bot, naprawdę. Ale tam jeszcze dodatkowe rzeczy związane z butami będą w item shopie, ale to za chwilkę sobie to ogarniemy. Także jeżeli chodzi o boty, podejście do botów to daje 0 punktów na 3. Przechodząc dalej, mamy item shop. Item shop oraz pay to win. Tutaj też są do zdobycia 3 punkciki. No i co mamy do ciekawego w item shopie? Mamy Premkę. Mamy stamina potiony. O, i tu jest właśnie to, co chciałem powiedzieć wcześniej, że ten serwer jest zrobiony pod boty, ponieważ mamy w item shopie dwa potiony na staminę. Jeden nam dodaje staminy do maksa, a drugi Small Stamina Potion regeneruje nam stamina tylko do 38 godzin. No, jak ktoś gra sobie normalnie 4 czy tam kilka godzin dziennie, no to nie potrzebuje takiego potionka, tak? Ten potionek jest w 100% dodany pod boty, po prostu. że jak ktoś sobie wiecie spali staminę do 20 godzin na bocie, to pyk kupuje sobie za 15 coinów small stamina połszone i może kolejne 20 godzin jechać. Także no. Dodatkowo co jeszcze mamy? Rzeczy do enchantu ekwipunku, czyli oczywiście pay to win. Mamy ekwipunek, ten ekwipunek w tym item shopie nie jest jakiś super Także powiedzmy, że można przemilczeć Outpity, mounty, dodatkowo mamy buściki, 40% expa Takich supli, star scroll, teleport, house, teleport, scroll No i w sumie tyle Ale no patrząc na to, moim zdaniem jest to pay to win. Także i tym bardziej, że są te kurde małe stamina pletiony Ewidentnie pod boty, bo tak jak wcześniej wspomniałem, normalny gracz raczej tego nie będzie potrzebował, no to tutaj też daje 0 punktów na 3. No i przechodzimy do ostatniego punktu, czyli mój fan z gierki. Powiem tak, na serwerze grało mi się dosyć przyjemnie, ale do pewnego momentu. Najlepiej się gra na tym serwerze w godzinach porannych, ewentualnie popołudniowych, ale jak już przychodzi wie to, wieczór to jest naprawdę na lepszych respach, jest bot na bocie. Do 5 metrów jest jakiś bot, rzecznie utrudnia gierkę i zabiera totalnie fansy gierki. Także jest zobycie 1 punkt, ale ja dam pół punkta. Także podsumowując, Otesik u mnie zebrał 3 punkty za systemy, 0 punktów za boty, 0 punktów za item Shop pay twin i fans gierki pół punkta. To łącznie daje 3,5 punkta na 10. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Oczywiście różne serwery będziemy testować na Twitchu. Zapraszam, link pozostanie w opisie. A jeżeli macie jakieś pomysły, jakie serwery można by było przetestować, to oczywiście komentarze są wasze. Dodam tylko. Że głównie skupiam się na serwerach typu custom RPG. Także nie będę testował żadnych Tibiantisów i innych takich serwerów. Głównie custom RPG. Także do następnego.